Panie trenerze, co szykujecie na Polfarmę? Jakieś kontuzje w drużynie, czy wszyscy zdrowi? Nie wszyscy zdrowi, aczkolwiek zobaczymy jutro, bo niektórzy mają problemy zdrowotne, czy się wykurują. A co szykujemy? Twardą grę i szybki atak. No, zobaczymy. Polfarma zaczęła świetnie sezon. Natomiast no my chcąc walczyć o tą górną szóstkę, musimy takie mecze w domu wygrywać. Pracował pan w Polfarmie 2 lata temu. Czy to pomaga w jakiś sposób? Czy nawet zawodnicy, którzy grali też w Polfarmie, a obecnie występują w Rosie, czy to pomaga w jakiś sposób w przygotowaniach do meczu? Kompletnie nie pomaga, bo to jest zupełnie inny zespół. Nie ma ani jednego zawodnika, który wtedy grał w tamtej mojej Polfarmie. Natomiast u nas tutaj w Radomiu jest 3 z tamtego zespołu, więc myślę, że... Ale to nie ma znaczenia, bo wiadomo, tamten zespół jest nowy i zupełnie inny, a praca trenera jest taka, że raz się jest w jednym miejscu, raz w drugim. Zapraszam serdecznie w sobotę na godzinę 18 na mecz z Polfarmą Starogard Gdańsk.